Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, no protestanci już dostatecznie jasno pokazali, że są niezdolni do zaprzeczenia boskiemu macierzyństwu Maryi. Nie potrafię podać dwóch wersetów, które by jasno świadczyły o tym, że Maryja nie jest Matką Boga. Tak, my mamy dogmat biblijny o to, skądże mi to, że Matka Pana mojego przychodzi do mnie. A więc Maryja jest otwarcie nazwana Matką Pana. No to robią szpagaty, że Bóg to jest Theos, Kyrios to jest Pan i tam takie gnioty wygniatają, żeby zaprzeczyć boskiemu macierzyństwu Maryi, tak? Zadaję pytanie, kim jest Pan, którego Maryja jest matką? No i wychodzi na to, że ten Pan nie jest Bogiem i nie może być Bogiem. I Maryja jest matką Jezusa, ale nie jest matką Boga, czyli Jezus nie jest Bogiem. Moi drodzy, nie ma sensu tego wałkować dłużej, bo to protestantyzm nic jest bezradny tutaj, tak? Ewangelia świętego Łukasza, nawiedzenie świętej Elżbiety najlepiej by było wyrzucić, bo wyraźnie pokazuje, że gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko i Duch Święty ją napełnił, tak? Na pozdrowienie Maryi, tak? A więc bezpośrednie działanie Ducha Świętego przechodzi przez, w tym, jak jest pokazane, przechodzi przez pozdrowienie Maryi, tak? No i protestantom by było lepiej tego nie mieć w Piśmie Świętym. Nie, lepiej by było nie mieć tego, że Matka Pana przychodzi do mnie. Tak samo jak cudów Kanie Galilejskiej, lepiej by było protestantom tego nie mieć, bo tam wyraźnie Chrystus objawia swoją chwałę na głos Maryi, na interwencję Maryi. Cudzy wypełniają to, co Chrystus im powie, na głos Maryi, tak? No ale protestanci woleliby tego nie mieć, jak zresztą 3/4 słowa. Tak, mimo to, że wyznają tą heretycką zasadę sola scriptura i sola fide, nie? Moi drodzy, dlaczego to są herezje? Już zmieniając temat, bo to już nie ma sensu po prostu tutaj iść na udry z kimś, kto wiadomo, że nic nie wskóra, tak? Od tygodnia na ponad 2000 wpisów nie ma ani jednego z dwoma wersetami, które by mówiły, że Maryja nie jest Matką Boga. Więc szkoda czasu na nich. Moi drodzy, dlaczego sola scriptura jest fikcją i sola fide? Zrobimy sobie takie rozważanie na temat Eucharystii, Ewangelii świętego Jana i Ewangelii świętego Łukasza. Moi drodzy, zobaczmy 6 rozdział Ewangelii świętego Jana. Ta przepiękna mowa eucharystyczna, prawda? I kiedy się słyszy Ewangelii Jana, mowa eucharystyczna, zaraz przychodzi nam na myśl spożywanie ciała. A tymczasem spożywanie ciała jest trzecim wątkiem dopiero. Spożywanie ciała jest, można było powiedzieć, na trzecim miejscu podium. A więc co jest na pierwszym miejscu, co jest na drugim? Jeżeli zobaczymy sobie strukturę mowy eucharystycznej, od czego Chrystus wychodzi, tak, żeby dojść do mowy o spożywaniu Jego ciała. Zaczyna od wiary. Tak? Wiara jest fundamentem relacji z Bogiem. Tak mówię tu o zdrowej wierze, nie o garażach. I zaraz sobie tutaj te cechy zdrowej wiary zobaczymy w skrócie, tak? I jaka jest cecha zdrowej wiary właśnie? Nie garażowych kanałowców, tylko zdrowej wiary. Bo tam piszą mi protestanci, to cytują, o, kto wierzy, to wypełnia wolę Ojca. Nie, wystarczy wierzyć, sola fide, sola fide, sola fide. 10 wersetów dalej mówi, kto widzi Syna i wierzy w Niego, ma życie wieczne, Jego wskrzeszy w dniu ostatecznym. A więc jest wiara, jest widzenie. Chrystus wprowadza w siebie, że On jest chlebem żywym, On jest chlebem, który z nieba wstępuje, tak? Moi drodzy,
pierwsza cecha właściwej, prawdziwej, chrystusowej wiary to jest widzenie Syna w chlebie. Wszystkie jakieś wiary sekciarskie, garażowe, a takimi są, które negują widzenie Syna w chlebie, są garażowe, sztuczne, fałszywe, nie prowadzą do prawdziwie do Chrystusa. Więc prawdziwa wiara to jest wiara widząca Syna w chlebie. I ta wiara, która widzi Syna w chlebie, czyli wiara i widzenie, są pierwsze wiara. Wiara, która otwiera człowiekowi oczy na obecność Chrystusa w Eucharystii, dopiero po tym Chrystus przechodzi do spożywania. A więc można spożywać Chrystusa, Jego ciało, mając uprzednio wiarę otwartą na widzenie Chrystusa w Eucharystii. I ten wątek, ten porządek mniej więcej przedstawia święty Paweł w liście do Koryntian. Spożywacie ciało, pijecie krew, ale jeżeli robicie to niegodnie, spożywacie sobie wyrok. Jeżeli spożywacie, nie uznając krwi Chrystusa, spożywacie sobie wyrok. A więc o czym święty Paweł mówi? Że żeby zanim się przyjmie, spożyje ciało Chrystusa i krew, to trzeba być godnym. A bycie godnym na czym polega? Na wierze, na uznaniu Syna Bożego. I o tym mówi Chrystus w 6 rozdziale Ewangelii Świętego Jana. Wiara i widzenie. Widzieć w nim, w opłatku, w tym chlebie Syna. Wiara otwarta na wiara, która prowadzi do uwidzenia Syna w chlebie, jest właściwą, chrystusową, zbawczą wiarą, jedyną zbawczą wiarą. Wszystko inne to fikcje i śmieci, i podróbki. Wiary, które nie mają Eucharystii, to śmieć. Dlatego Chrystus stawia ten warunek widzenia. Jeżeli chcemy godnie uczestniczyć w Eucharystii, to w tym chlebie musimy widzieć Chrystusa. To nie jest o, że powinniśmy, że tak jakieś... Nie, to jest mus. Widzisz i wierzysz, jesteś wskrzeszony. Jeśli nie widzisz, to znaczy, że nie wierzysz. Tak? Bo jeżeli ja patrząc na chleb konsekrowany i nie widzę w nim, to znaczy, że nie wierzę. Jeśli nie wierzę i nie widzę, to znaczy, że jestem niegodny. I spożywam sobie śmierć i ku sądowi, komunie. Dlatego tu w pewnym sensie protestantyzm jest logiczny. Dlaczego nie mają ciała Chrystusa? Bo nie mają prawdziwej wiary, nie mają prawdziwego widzenia, stąd nie mają prawdziwej Eucharystii, tak? Nie mają żadnej wiary, nie mają nic, stąd nie mają żadnej Eucharystii, tylko chlebcia z Biedronki i winiaka z Monopola i to wszystko. Ale to jest fałsz, to jest fikcja. Dlaczego? Dlaczego mają fałszywą Eucharystię? Bo mają fałszywą wiarę. Nie mają wizji. A Chrystus mówi, kto widzi i wierzy, a więc sola fide leci w powietrze. Bo trzeba widzieć Chrystusa, żeby mieć życie wieczne. Tak? I sola scriptura. Moi drodzy, też Eucharystia, tylko że z Ewangelii świętego Łukasza, kiedy w drodze do Emaus Chrystus spotyka się z uczniami, tak? Którzy nie poznali Go. I zobaczmy, kiedy otworzyły się im oczy. Gdyby zasada sola scriptura była faktycznie zasadą Chrystusa, to im się oczy powinny otworzyć po tym, jak wyjaśnił im Pisma. A jednak, kiedy otworzyły się im oczy? Kiedy połamał dla nich chleb? I tutaj sola scriptura wylatuje, bo jest na tym przykładzie Chrystus ewidentnie pokazuje, że aby mieć otwarte oczy, potrzebne i Słowo, i Eucharystię. Protestanci nie mają Eucharystii, nie mają widzenia Chrystusa w chlebie, stąd nie mają prawdziwej wiary, mają fikcję, mają śmiecia.
protestantyzm to śmieć, wyrzucony, wysypany z kosza przez demona. I wiatr te śmieci rozwiał i są po tych różnych denominacjach, różnych garażach z różnymi ewangeliami reformowanymi, niereformowanymi, hiperowymi, nie? Jakieś hiperłaski, teologie łaski kalwińskie, kalwińskie reformowane, hiperkalwińskie i takie jakieś. No to są śmieci. To jest po prostu wziąć śmieci i wysypać na wietrze. To zrobił 500 lat temu diabeł i to robi. Tak? To są śmieci. Ktoś tam se znajdzie jakiegoś złotego papierka i myśli, że znalazł złoto, nie? No. A znalazł błyszczący papierek. No i to jest właśnie protestantyzm. Dlatego cecha prawdziwej wiary. Jeżeli ktoś chce sprawdzić, czy ma prawdziwą wiarę, to niech sobie sprawdzi, czy wierzy w Eucharystię. Jeśli nie widzi Syna w Najświętszej Eucharystii, to znaczy, że nie ma prawdziwej wiary. Jeżeli w takim stanie przystępuje do Komunii Świętej, no to sobie spożywa wyrok. Dlatego musimy mocno pracować, prosić Boga, prosić właśnie o tą łaskę, aby pozwolił nam się poznać, żeby nasze uczestnictwo w Eucharystii, tej niedzielnej, ale też jak ktoś przychodzi, to na tygodniu, nie było wynikiem jakiejś czystej rutyny, nie? Bo ktoś się przyzwyczaił, a no bo trzeba iść, bo tam jest w intencji za matkę, za ojca, nie? No to no wypada iść, nie? Żeby to nie była rutyna, w której nie zważa się na stan, w jakim się przystępuje do Eucharystii. Bo Chrystus pokazuje nam stopnie wiara, widzenie Syna i spożywanie jako trzecie. Więc od końca, by spożywać Syna Człowieczego, ciało Syna Człowieczego, potrzebne są te dwa pierwsze warunki. One się ściśle jednoczą. Wiara, ale wiara, która otwiera nas na widzenie Syna, tego Chrystusa, który wstępującego z nieba jako chleb. Tak? To są te warunki konieczne do tego, żeby móc przyjąć w sposób godny Chrystusa i w konsekwencji życie przez Niego. Jeśli wiara nas do tego nie prowadzi, jeśli wiara nas nie prowadzi do Eucharystii, to jest śmieć garażowy albo wywiany spod garażu, a nie żadna wiara. Człowiek może być w drodze, rozpoznawać, ale jeżeli człowiek myśli, że ma wiarę, tak jak tu 100% protestantów, ekskatolików, że mają wiarę, ale taką wiarę, która odrzuca, neguje, wręcz gardzi Eucharystią, to nie macie wiary. Macie rozwiewane przez wiatr śmieci garażowe. To macie za wiarę. Za wiarę macie śmiecia. A za Słowo Boże fałsz. Zastanówcie się nad tym, jak wierzycie, jak widzicie Syna Bożego. Pozdrawiam.